Na starcie chcę powiedzieć, że nagranie drugiej części poprzedniego filmiku z My Summer Car zajęło mi 19 godzin i 37 minut. Dlatego postaram się wam tę historię jakoś skrócić i pokazać te rzeczy, które są ciekawe. Mam nadzieję, że się wam spodoba. Życie się do mnie jakoś nie uśmiecha. W pierwszej części mieliśmy potyczkę z kierowcami na drogach, Sebiksem pod sklepem oraz złożyliśmy samochód. Widziałem, że odcinek się przyjął, za co wam ogromnie dziękuję oraz obiecałem, że nagram kontynuację. Także oto jest. Witam ponownie w My Summer Car. W tym odcinku zarabiałem pieniądze, ulepszyłem Satsumę, brałem udział w wyścigu, odwiedziłem mechanika oraz zemściłem się na dresiarzu. Jeśli odcinek ci się spodoba, nie zapomnij o zostawieniu łapki w górę oraz zostawieniu subskrypcji na kanale, aby być na bieżąco z tym, co tworzę. Bez przedłużania, zapraszam do odcinka. Po tym jak złożyłem samochód, przyszedł czas na to, aby przeszedł on przegląd. Dlatego wsiadłem do auta, pojechałem do miasta. W sensie, do miasta nie dojechałem, ale przynajmniej spróbowałem tak. Podejście drugie. Tym razem udało mi się dojechać do miasta bez większego problemu, lecz stacja przeglądu była zamknięta. Więc podjechałem do sklepu, kupiłem co było mi potrzebne i uznałem, że przeczekam ten czas, aż do momentu, gdy się otworzy. Gdy tylko się otworzył, podjechałem do stacji. Czy byłem pewny, że Satsuma przejdzie przegląd? Nie. Ale liczyłem na to. I na moje szczęście, przeszła przegląd. Po przeglądzie podjechałem do naszego ukochanego sprzedawcy Timo, aby zakupić trochę jedzenia. I gdy wychodziłem, zaoferował mi robotę w postaci roznoszenia ulotek. Spojrzałem na swój portfel. I doszedłem do wniosku, że jeśli chcę ulepszyć naszego gruza, to potrzebuję pieniędzy. Dlatego zaakceptowałem jego ofertę pracy i zabrałem się do roboty. Rozwiązłem większość ulotek, ale nie wiedziałem gdzie resztę wrzucić, więc wróciłem do domu. Tak sobie siedząc, przypomniało mi się, że wujaszek, od którego nie dosyć, że możemy pożyczyć vana, oczywiście oddając mu go, ma dla nas prezent. Po tym jak odebrałem prezent od wujaszka, zabrałem się za dalsze zbieranie pieniędzy na ulepszenie Satsumy. Moim sposobem na zbieranie pieniędzy było wywożenie drewna. Nazbierałem trochę tego drewna i wywiozłem je do jakiegoś typka, który stał przy swoim domku, ale dowiozłem mu to drewno, wyładowałem je i dostałem 1080 finlandzkich marek. No, zawsze coś. Po tym wracając, pomyślałem sobie, a co gdyby tak dowozić do niego drewno, aż do momentu, gdy zarobię na ulepszenie Satsumy. Po chwili jednak uznałem, że to totalna strata czasu. Ale jednak tak zrobiłem. Zamówiłem potrzebne rzeczy, po czym pojechałem do sklepu, aby wysłać list z zamówieniem. Jednak po drodze podjechałem po kierownicę GT, osłonę na silnik GT oraz skrzynię biegów GT. Gdy już zajechałem na miejsce, okazało się, że brakuje mi pieniędzy. Więc wróciłem do domu, znowu rozwoziłem drewno, aż do momentu, gdy zarobiłem na wszystko, czego potrzebowałem. Jak już uzbierałem ładną sumkę, odebrałem części ze sklepu i zacząłem je składać. Ale ten fragment wam trochę przyspieszę, ponieważ trochę mi to zajęło. Autko gotowe. Przynajmniej mi się tak wydaje. Moment. Czy tylko mi to auto przypomina z Gzaka McQueena? Chyba tylko mi. Po złożeniu Satsumy do kupy, poszedłem do pobliskiego pubu po fajki. A gdy otworzyłem drzwi, przywitał mnie wujaszek leżący na podłodze. Nie wiem, czy on chciał mnie poderwać, czy co. W każdym razie wyszedłem z fajkami, wsiadłem do vana wujaszka, bo skoro on leży na ziemi, to mu chyba nie będzie potrzebny. Zapakowałem do niego rzeczy, których nie udało mi się zamontować i pojechałem do lokalnego mechanika. A lokalnym mechanikiem był
Fletari. Fletari jest mechanikiem i to w sumie tyle, jeśli chodzi o niego, bo nic nie robi, tylko siedzi. Gdy już zapłaciłem, wróciłem do domu i czekałem na telefon od mechanika. W tym czasie poszedłem do wujaszka sprawdzić, co u niego. Bo jak dobrze wiemy, w barze nieźle zabalował. Wujaszek mi powiedział, że zabrali mu prawko, ponieważ pił i przekroczył prędkość. Przez co nie może teraz pracować. Ale stwierdził, że ja mogę pracować i się nieźle na tym dorobić. Jako szambiarz. Pierwsza myśl. Super, szybki zarobek. Praktycznie za nic nie robienie. No nie zły zarobek. No, ale gdy wróciłem do domu, zadzwonił telefon w sprawie samochodu, że jest gotowy do odbioru. Więc nie zwlekając, udałem się do tego mechanika, aby odebrać swoją bestię prędkości. Gdy ją odebrałem, postanowiłem, że przetestuję jej prędkość na drodze i długo nie musiałem czekać na efekty. Zamknąłem licznik, prawie przy tym otwierając nowy. Ale czy tak naprawdę było warte jechać ponad 160 km na godzinę wjeżdżając w zakręt? Otóż odpowiedź brzmi... nie. Ale mniejsza o to. Teraz mamy nowy cel do osiągnięcia. Czyli... wyścig. Uznałem, że jak Satsuma bez większego problemu może zamknąć licznik, to powinienem w szybkim czasie ukończyć ten wyścig, więc podjąłem się tego. Pierwsze podejście do wyścigu zakończyło się odbiciem od skały. Pomyślałem sobie, dobra, zapoznałem się z terenem, więc drugie podejście powinno mi lepiej pójść. Przed metą wjechałem w drzewo, bo nie wyhamowałem przed zakrętem. Trzecie podejście. Jak to mówią, do trzech razy sztuka. Tak wyglądała większość moich podejść do tego wyścigu. Ale w końcu po ponad 2,5 godziny udało mi się go ukończyć w jednym kawałku, więc podjechałem do wyników. No i byłem trzeci. Uznałem, że to w miarę dobrze i postanowiłem przejść do następnego etapu. Następny etap zaczynał się w niedzielę. I był to trudniejszy moim zdaniem od poprzedniego, ze względu na to, że był on w drugą stronę tą samą trasą. Ledwo udało mi się zapamiętać pierwszą trasę, a teraz jeszcze w drugą stronę muszę jechać. No nic, podjąłem się też i tego. Chyba nie muszę mówić, jak to się skończyło. Nie byłem w stanie ukończyć drugiego etapu. A na dodatek, nasz kuzyn Pena postanowił mi jeszcze bardziej to utrudnić. Jakim prawem to jest w ogóle możliwe? No trudno, poddałem się. Wróciłem do domu i zacząłem rozmyślać, co mam teraz zrobić. Po chwili wpadłem na pomysł, że zemszczę się na dresiarzu, który gnębi nas od początku. Tyle, że nie wiedziałem jeszcze, jak to zrobię. I wtedy przypomniało mi się, że oprócz niego w samochodzie jest jego dziewczyna. Więc czym prędzej wsiadłem do szambiarki i pojechałem go szukać. Gdy go już znalazłem, postanowiłem, że przypnę jego auto do szambiarki i spowoduję wypadek. Tak, aby odebrać mu dziewczynę. I tym sposobem uratowałem ją z wypadku. Wsadziłem do szambiarki, pojechałem do domu i dałem jej odpocząć na łóżku w pokoju. I sam poszedłem spać. Gdy się obudziłem, jej już nie było. Ale zostawiła list. Poczytałem trochę w internecie na jej temat i dowiedziałem się, że strasznie lubi wnętrze samochodu przypominające panterę. Więc ją zamówiłem. Zamontowałem je i udałem się do miasta, aby się z nią spotkać. Zabrałem ją nad jezioro niedaleko miasta, myśląc, że to odpowiednie miejsce. Ale wtedy ona wysiadła i podziękowała mi za nic. Życie jest trudniejsze niż myślałem. Podejście drugie. Tym razem udało nam się zajechać tam, gdzie ona chciała, lecz znowu coś poszło nie tak i znowu wysiadła. Podejście trzecie. Tym razem wszystko szło coraz lepiej. Nie wysiadała, lecz kazała mi pić do utraty przytomności. Tak też zrobiłem. Nawet dostałem osiągnięcie. Potem obudziłem się i próbowałem trafić do domu i przeczekać ten czas. Minął jeden dzień, drugi, trzeci... czwarty. Gdy już mój stan się umiarkował, to postanowiłem poczekać. Paliłem fajkę, oglądałem wyścigi w telewizji, biegałem po domu, a gdy minęło 2,5 godziny, zadzwonił telefon. To była ona. Zadzwoniła i powiedziała, że jest w ciąży. Dostałem osiągnięcie i tak oto zakończyliśmy naszą przygodę w My Summer Car. Jeśli filmik wam się spodobał, zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji, abyście byli na bieżąco z tym, co tworzę. To na tyle w tym odcinku. Do następnego razu. Yo!